Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na utrwalenie i powtórzenie sylab K, K, ko, Ki. Oczywiście inne sylaby również będą podczas dzisiejszego odcinka, a więc zaczynamy nasze powtórzenie i utrwalenie. Startujemy. Oto sylaba K. K. To sylaba k. K. To sylaba ko. Ko. To sylaba ki. Ki. A teraz like i rozpoczynamy odczytywanie sylab. Zaczynamy od góry. Sylaby czarne brzmią tak. K, K, Ko. Ki. Teraz przeczytajmy poniżej sylaby zapisane kolorem białym. Zauważcie, że są one zapisane wielką literą. Czytamy. K, ke, ko, ki. Teraz odczytajmy sylaby zapisane kolorem niebieskim. Zaczynamy. K, k, ke, ke, ko, ko, ki, ki. A teraz odczytajmy sylaby zapisane na dole kolorem żółtym. Startujemy. Wa, ke, so, li, re, da, mi, te. A teraz łączmy sylaby. Powstaną z nich wyrazy. Zaczynamy. Ka, sa. Kasa. Ka, wa. Kawa. Ka-ma. Kama. Ka-ra. Kara. Taka. Ta -ka. I dalszy ciąg ćwiczenia. Ko-sa. Kosa. Ko-ra. Ko -ra. ki -wi. Kiwi. Ki-li. si, Kisi. Kisi. So-ki. so, -ki. so -ki. Ćwiczmy dalej. Ko-si, kosi. O-ko, oko. Da-le-ko, daleko. Ko-a-la, koala. Ko-ra-le, korale. A teraz rebus. Oto mama. Ale w wyrazie mama została przekreślona jedna sylaba ma. Do tej sylaby, która zostanie, mam dodać sylabę ki. Co będzie rozwiązaniem rebusu? Rozwiązaniem rebusu będzie wyraz maki. Maki. Tym razem zapraszam Was do odczytywania napisów i zdań. Zaczynamy od zdania zapisanego u góry kolorem białym. Brzmi ono. To Kasa, a to kosa. Pod spodem, kolorem zielonym, zostało zapisane zdanie: To kara, a to kora. Przeczytajmy raz jeszcze obydwa zdania, ale w nieco szybszym tempie zaczynamy. To kasa, a to kosa, to kara, a to kora. Czytajmy dalej zdania wyrazowo-obrazkowe. Zaczynamy. Zdanie żółte. To koala, a to korale. Pod spodem, kolorem różowym, jest zdanie, które brzmi daleko tata kosi trawę. I ostatnie zdanie, zapisane na dole, kolorem niebieskim, brzmi mama kisi ogórki. Przeczytajmy raz jeszcze wszystkie trzy zdania, które zostały zapisane kolorami żółtym, różowym i niebieskim, ale w nieco szybszym tempie. Zaczynamy. To koala, a to korale daleko tata kosi trawę, mama kisi ogórki. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy trening przebiegł Wam wyśmienicie i oczywiście nie mieliście z nim żadnych problemów. Dlatego poproszę Was o lajk, like, nie zapomnijcie o nim. Żegnam się z Wami, życząc Wam miłego dnia i zapraszam na spotkanie z kolejnymi sylabami i kolejnymi treningami pięknego czytania metodą sylabową. Buziaki dla Was, trzymajcie się. Pa!